Hi guys, ja jestem Julia i witam Was na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią Lump Talka, czyli z taką moją pogadanką na temat lumpeksów, moich ostatnich odkryć i też takich, które znam od dawna i Wam właśnie zdradzam te moje ulubione miejscówki. No i taką właśnie dzisiaj Wam zdradzę moją tajną miejscówkę w Warszawie, ale nie jest ona blisko centrum i generalnie ciężko ją znaleźć, także możliwe, że nawet jeżeli jesteście z okolic, to i tak nigdy o tym nie słyszeliście. Także koniecznie oglądajcie do końca, bo miejscówka jest dosłownie warta miliony monet. Także pokażę Wam również łupy, które udało mi się znaleźć ostatnio w tym lumpeksie. Stworzymy sobie fajne takie jesienno-zimowe stylizacje oraz pokażę Wam kilka również takich moich innych nowości z innych lumpów, które kupiłam w międzyczasie. I ja już jestem ze swoją herbatą, także zaczniemy sobie od początku, a mianowicie miejscówka, o której mowa, mieści się na alei Antoniego Chruściela Montera 38/39. No i słuchajcie, trzeba zacząć od tego, że jest to lumpeks, do którego widać, że chodzi bardzo mało młodych osób. Ja również sama tam nigdy chyba nie widziałam dziewczyny w moim wieku w tym lumpie, chyba że właśnie ja jechałam z jakąś koleżanką. Natomiast raczej jest to takie miejsce bardzo lubiane przez troszkę starsze panie, dzięki czemu młodzieżowych rzeczy jest tam po prostu w bród i jest totalnie z czego wybierać. Nie musimy tam jechać w pierwszy dzień po dostawie, możemy tam pojechać nawet na przeceny, a tych młodzieżowych rzeczy tam i tak jest naprawdę zawsze bardzo dużo. I to samo też tyczy się rozmiarów. Jeżeli jesteście w rozmiarach XS, S, M, no to dosłownie tam będzie masa rzeczy na Was, ponieważ no właśnie starsze panie kupują właśnie troszkę te większe rzeczy, takie, czy też takie bardziej oversize'owe. Także to jest taka główna rzecz, dzięki czemu po prostu ten lumpeks jest taki super. Natomiast druga rzecz to są ceny. Słuchajcie, mimo tego, że to jest jeszcze Warszawa, to te ceny tam absolutnie nie są warszawskie. No i tak jak tutaj akurat ja byłam, mieliśmy 58 zł za kilogram. No to słuchajcie, tak dla porównania, teraz jak niedawno byłam w Gemmie, tej mojej ukochanej, na Alejach Jerozolimskich, no to tam był znowu taki outlet cały z Naked. No i naprawdę przepiękne rzeczy, kurteczki, swetry i tak dalej. Ale tam wszystko właśnie z tego outletu kosztowało 150 zł za kilogram. Także strasznie nad tym ubolewam, bo to się po prostu już przestało kalkulować. Ponieważ wiecie, w sieciówce to chociaż jeżeli coś mamy, no to potem na przykład nam się odwidzi w ciągu 30 dni, to możemy to jeszcze zwrócić. Natomiast z ciuchami z lumpeksu już nic nie zrobimy. W sensie możemy to sprzedać na Vinted. Ja tak robię, także zapraszam. Oczywiście to jest super sposób, nie zrozumcie mnie źle, tylko jeżeli w lumpeksie kupimy coś za 100 zł, 150, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie uda nam się sprzedać tego w takiej samej cenie. No chyba że rzecz będzie jakąś totalną perełką markową, oryginalną. Natomiast tutaj jest mowa o końcówce kolekcji z Naked, gdzie na Black Friday myślę, że na ich stronie można było taniej znaleźć te ubrania, także... Natomiast w lumpie w Rembertowie totalnie nie ma takiego problemu, ponieważ tam nawet kożuchy wychodzą za 60 zł i właśnie perełka, którą tutaj udało mi się dorwać, wygląda tak i dosłownie no jest to przepiękny, modny, niezwykle modny kożuch teraz. No i jak wiecie, jest teraz totalny szał na te buty Ugi. No i myślę, że gdyby te śniegowce Ugi były płaszczem, no to wyglądałyby dokładnie tak. Także naprawdę to jest rewelacyjna zdobycz. Jest niesamowicie ciepły. Jest to tylko rozmiar 16, także powinien być jakiś ogromny, ale nie wiem, chyba dla zmyłki to po prostu napisali, ponieważ on jest taki fajny, oversize'owy, no ale na pewno nie jest to rozmiar 16, bardziej bym powiedziała jakieś L. Cena, tak jak widzieliście na przebitce, to było 60 zł 44 grosze, także za taką kurtkę to jest naprawdę szok. Prezentuje się tak, no ja jestem naprawdę tutaj oczarowana. I jakiś czas temu również w tym lumpeksie, słuchajcie, dorwałam rękawiczki właśnie tej marki Ugi, które są naprawdę prześwietne, także chciałam, żeby zrobił mi się tutaj taki mały komplet, natomiast te futerka się troszkę gryzą, ponieważ to przy rękawiczkach jest trochę bardziej takie zżółknięte, także możliwe, że po prostu bym musiała je czymś wybielić. A jeżeli chodzi o cenę rękawiczek, no to totalnie nie pamiętam, bo było to
może nawet i rok temu, ale były również na wagę, także myślę, że nie wiem, z 15 zł maksymalnie. Także do kompletu potrzebuję jeszcze tylko tych śniegowców i wtedy to już w ogóle będę jak takie chodzące ugi. Jeśli jesteśmy przy śniegowcach, to również naprawdę fantastyczne modele można było tam dorwać i co najważniejsze, w popularnych rozmiarach, ponieważ często w Lumpeksie, jak znajdziemy fajne buty, to są one naprawdę wielkie, albo jakieś wiecie 45, 44, albo w drugą stronę 35, 36, czyli no raczej nie pasujące na takie przeciętne kobiety. No i ja wam powiem, że trochę butów z tego Lumpeksu mam, no i one również bardzo fajnie no cenowo wychodzą, ponieważ kiedyś tam kupiłam jakieś fajne czarne botki chyba za 35. A te śniegowce, które właśnie wam tutaj migają, miały rozmiary 38 i 39, z tego co pamiętam. No i powiem wam, że ja się sporo zastanawiałam nad tymi śniegowcami z tymi piórami. Naprawdę bardzo fajne, oryginalne. No i trochę może nawet żałuję, że ich nie wzięłam, ponieważ wiecie, one może na wagę by wyszły z 20 zł, no bo one są tak lekkie jak kapcie, więc myślę, że na pewno więcej byśmy za nie nie dali. A taki po prostu na szybko, jak chcemy gdzieś wyskoczyć, to to jest naprawdę bardzo wygodna opcja. Także kurtki to jest właśnie rzecz, na którą zdecydowanie warto zwracać tam uwagę, ponieważ wychodzi to super tanio. No i również jakieś skórzane kurtki, tak jak widzicie, naprawdę bardzo fajne modele, ciekawe. No i swetry. Swetrów tutaj również mieliśmy bardzo duży wybór. No i ja tutaj właśnie znalazłam sweter w paski. Jest to męska XL-ka, oryginalnie z H&M-u, ale słuchajcie, wygląda to naprawdę tak rewelacyjnie. I ja go wzięłam tak z myślą właśnie, żeby nosić podpikowaną kamizelkę. Zaraz sobie coś takiego przymierzymy. I to ma nawet bardzo dobry skład, ponieważ jest to 85% bawełna i 15% wełna. A mi właśnie brakuje w szafie rzeczy z dobrym składem, ponieważ właśnie jak kupuję w Lumpeksach, no to i tak to naprawdę bardzo długo zajmuje czasu. A jeszcze oglądać te wszystkie metki ze składami, to bym naprawdę tam siedziała długie, długie godziny. Także trochę pomijam ten aspekt, natomiast to jest coś, co bardzo chciałabym zmienić i trochę bardziej zwracać na to uwagę, bo już naprawdę mam bardzo dużo poliestrowych ubrań w szafie z Lumpeksu, także myślę, że czas wskoczyć na wyższy level i zacząć właśnie szukać jakichś wełnianych sweterków, kaszmirowych, jedwabnych koszul. No myślę, że coś takiego naprawdę by mi się przydało, no ale właśnie, kto to na to ma czas? Okej, na mnie to prezentuje się tak. Wydaje mi się, że to jest taka naprawdę bardzo fajna, luzacka stylizacja na co dzień. Natomiast ceny, bo to jest tutaj najlepsze. Ten sweterek kosztował tylko 27 zł i to chyba jakoś niecałe. Także naprawdę za taki skład to jest w ogóle rewelacja. No i on był jeszcze z tym takim dędzelkiem jakby od metki, więc to jest praktycznie nówka sztuka. Faktycznie jest trochę duży, jest bardzo oversize'owy, no i powiem wam, że mój narzeczony ma na niego chrapkę, także możecie dać mi znać w komentarzach, czy powinnam go sobie zostawić, czy może oddać chłopu. I kolejną rzeczą, którą znalazłam w tym lumpie, jest słuchajcie taka koszula, a właściwie taki sam kołnierz od koszuli. Nawet kurczę, nie wiem jak to nazwać, ale w każdym razie to jest taki bajer tylko dla samego kołnierza. No i ja właśnie również pomyślałam, że pod ten sweter to może wyglądać naprawdę fantastycznie. Także po prostu to sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Ej, słuchajcie, póki co to się wydaje rewelacja. No na pewno to jest bardzo wygodna opcja, ponieważ te koszule pod swetrami zawsze się gniotą, są takie sztywne, niewygodne. A tutaj to chyba będzie odkrycie, także ubieram jeszcze sweter na to. Poczekajcie, ja po prostu nie wierzę, że to wygląda tak dobrze. No i to, jak to się z tym swetrem świetnie komponuje. W dodatku to cudo kosztowało 3 zł, także to jest naprawdę no mistrzostwo. Dobra, ja potrzebuję chwili, żeby po prostu wyjść z tego ciężkiego szoku i wrócimy jeszcze na chwilę w półki. A więc słuchajcie, to co jeszcze tutaj fantastycznego znalazłam, to również takie spodnie ze ściągaczami, takie właśnie szeleściki, bardzo, bardzo modne, w zielonym, super kolorze. Natomiast na mnie, wiem, że one mają być przeolbrzymie i oversize'owe, ale tutaj nawet jak je zawiązałam na maksa, to one były troszkę na mnie za duże, a wielka szkoda. No i słuchajcie, takich kolorków było tam sporo, także właśnie jeżeli szukacie takich spodni, trochę w stylu Hailey Bieber, tak mi się kojarzy, że ona właśnie na trasie koncertową z Justinem takie spodnie zakładała do różnych topów, właśnie takie kolorowe. No to słuchajcie, lumpy to jest to.
W dodatku jeansy. Jeansów też tutaj mamy naprawdę spory wybór. I nowe z metkami, tutaj jak widzicie z Missguided mamy. No i następny dział to bluzki. Tutaj mamy dosłownie całą ścianę bluzek. I ona, ta ściana jest podzielona jakby tak na pół, że nad mamy właśnie bluzki, jakieś topy czy body. No i na samym dole mamy swetry. I tutaj właśnie tego jest naprawdę ogromna ilość. Przejrzeć to wszystko to jest naprawdę... bicepsy mogą urosnąć. No i znalazłam tutaj bardzo dużo rzeczy z Zary, które kupiłam, ale nie mam ich już tutaj, ponieważ taki odcinek jest już na moim kanale. Także jeżeli jesteście dokładnie ciekawi, co udało mi się dorwać oraz jak to wystylizowałam, no to Was tutaj zachęcam do nadrobienia. No i do przymierzalni tutaj zabrałam taką koszulę, która wydawała mi się naprawdę przepiękna, taka ala satynowa. Natomiast pokazała się jakaś ogromna, także tutaj lipa. Kolejna rzecz, którą przymierzałam, to taki szary sweterek, również z kołnierzykiem. Także widać, że teraz kołnierzyki są u mnie na topie, ale właśnie dzięki temu będę mogła do każdej bluzy go dokładać. Także... jestem totalnie happy. No i oczywiście nie możemy pominąć działu z sukienkami. Tutaj znalazłam taką przepiękną cekinową, sylwestrową z odkrytymi plecami. Naprawdę przepiękne. I jeszcze miała takie diamencikowe ramionczka jakby. Naprawdę przepiękna. A kolejna sukienka już w moim rozmiarze. Taka, no myślę, bardzo oryginalna, z Fashion Nowy, ale no nie wiem, troszkę mi się kojarzyło z Halloween, jakby się za taką czarownicę troszkę przebrać, do tego wiecie, czarny kapelusz i myślę, że to mogło być całkiem spoko. Kolejną rzeczą, takie piękne, czerwone futro z Zary, bardzo takie... rzucające się w oczy, wyróżniające się. Ale jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, to właśnie futerka w różnych szalonych kolorach. To jest również rzecz, którą można tam dorwać, bo po prostu nikt tego tam nie kupuje. No i przejdziemy sobie do reszty rzeczy. A mianowicie tutaj mamy spódniczkę, którą kupiłam również tam, ale chyba zeszłym razem. Ona jest jeszcze nowa z metką, z Forever 21 w rozmiarze S. No i ona jest taka biała, jeansowa, bardzo fajnie dopasowana, także myślę, że nawet do tego swetra i do tego kołnierzyka to będzie naprawdę bardzo fajnie wyglądać. I na mnie to prezentuje się tak, trochę ta spódniczka jest ze zbyt cienkiego jeansu, ponieważ te paski na swetrze są takie, wiecie, odstające, no i również to tutaj trochę prześwituje, w sensie jakby mamy tutaj takie fałdki od tego swetra. Także to odznaczanie akurat średnio mi się podoba, ale ogólnie zamysł myślę, że naprawdę bardzo fajny. No tylko właśnie jakąś troszkę grubszą spódniczkę białą znaleźć. No i według mnie naprawdę bardzo fajnie to wygląda. No i jeżeli chodzi o cenę, to ta spódniczka kosztowała niecałe 15 zł. I kolejne dwie ostatnie rzeczy już pochodzą z zupełnie innych lumpeksów. Tutaj mamy taką bluzeczkę, która jest oryginalnie ze Shein, ale jej wzór mnie totalnie powalił i według mnie jest taki troszkę... taki, nie wiem, kosmiczny. Także stwierdziłam, że nawet do tej spódniczki to może fantastycznie wyglądać. Okej, no mnie to prezentuje się tak. Serio, mega oryginalna jest ta bluzka. Ja naprawdę jestem w szoku, że ona tak dobrze wygląda, mimo tego, że jest ona z Shein. Natomiast trochę taki szybki ten outfit, mi się wydaje. No i do tego, słuchajcie, mamy takie szybkie okulary, które kupiłam na Vinted chyba za 35 zł. No i według mnie to wygląda... no tak bardzo nowocześnie i młodzieżowo, trochę taki właśnie Bershka vibe. No i jeżeli chodzi o cenę tej bluzki, to ona kosztowała niecałe 10 zł. I już ostatnią rzeczą jest taki czarny płaszcz, który jest właśnie taki futrzany, naprawdę przepiękny. I słuchajcie, ja go dostałam od mojej mamy, która go drobała w lumpeksie w Ełku, chyba za 80 zł. Także wydaje mi się, że jak na taką ciepłą, fajną rzecz, to jest i tak drogo jak na lumpeks. Ale wydaje mi się, że to jest akurat warte swojej ceny, ponieważ ja już zaczęłam to tak mocno użytkować, że dosłownie nie wychodzę z niego od kilku dni, ponieważ jest no bardzo ciepły, jest naprawdę przepiękny. Tutaj aż nie mogę Wam pokazać go w całości, ale o, widzicie w lusterku jak on się kończy. Także naprawdę jest też taki fajny, dłuższy do kolan. No, ja jestem na maksa zadowolona. Także to było już na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie mi koniecznie znać, czy chcielibyście, żeby to była cała taka seria na moim kanale. Zapraszam Was również na mój Instagram, do którego link znajdziecie w opisie. Buziaki!